Ogromny brytyjski statek, Titanic, budowany był jako niezatapialny. Według świadków na burtach tego okrętu można było przeczytać między innymi takie napisy. Nawet sam Chrystus nie zatopi tego statku. Albo i taki: nie ma Boga, który by zdołał ten statek w odmętach morskich pogrążyć. 10 kwietnia 1912 roku Titanic wypłynął w pierwszy, a zarazem ostatni rejs, bo niespełna 4 dni później niezatapialny statek po zderzeniu z górą lodową znalazł się na dnie oceanu. W historii świata wielu ludzi próbowało budować królestwa i imperia, które wykluczały Boga, ale wszystkie upadły. Upadła Babilonia, Asyria, Persja, Rzym, upadł i komunizm. Natomiast Królestwo Chrystusa trwa pomimo wielu prób jego zniszczenia. Rewolucje, które chciały podbić świat, przelewały niewinną krew ludzką i były wymierzone przeciw człowiekowi. Inne jest, drodzy, Królestwo Chrystusa. Miłość, do której wzywa nas dzisiaj Ewangelia, jest jego podstawą i fundamentem. Drodzy siostry i bracia, przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, która kończy obecny rok liturgiczny. I na nowo uświadamiamy sobie prawdę, że Bóg, który jest Stwórcą świata, również jest jego Królem i Panem. A gdy człowiek, to Boże, słabe stworzenie, o tym zapomina, wówczas w świecie, w życiu człowieka zaczyna się panowanie złego ducha. I papież Pius XI na progu swojego pontyfikatu, zaraz po zakończeniu I wojny światowej, wypowiedział takie słowa: nawałnica zła dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego przenajświętsze prawo z własnych obyczajów i z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego. W kilka lat później, 11 grudnia 1925 roku, specjalną encykliką ogłosił uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, i nakazał, aby we wszystkich kościołach tego dnia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. To właśnie w tamtych latach papież szczególnie zachęcał, aby rodziny oddawały się Boskiemu Sercu Zbawiciela i w ten sposób uznały Jego królowanie nad nimi. I co ciekawe, w tamtym czasie rodziny z wielką radością podjęły to zadanie. Bo jeżeli Chrystus będzie królował w rodzinie, tej podstawowej jednostce społeczeństwa, to Jego królowanie będzie również w innych sferach, w sferze politycznej, w sferze życia społecznego. Dlatego do dziś możemy w starszych domach zauważyć i odnaleźć obrazy serca Pana Jezusa z napisem: Boskie Serce Jezusa, błogosław rodzinie Tobie poświęconej. Papież zachęcał do tej formy oddania się Boskiemu Sercu, gdyż było to związane z obietnicą, jaką dał Pan Jezus podczas objawień świętej Małgorzacie Marii Alacoque, że domy, w których ten obraz będzie umieszczony i czczony, będą chronione Bożym błogosławieństwem i darzone szczególnymi łaskami. I do dziś w naszej parafii każde małżeństwo oddaje się w dniu ślubu w sercu Pana Jezusa. Zwróćmy dzisiaj uwagę, drodzy siostry i bracia, gdzie w naszych domach
znajduje się obraz serca Jezusa. Powróćcie, drodzy małżonkowie, myślami do tego dnia waszych zaślubin i przypomnijcie sobie ten moment uznania Chrystusa za króla waszej rodziny. W dniu dzisiejszym w Kościele wybrzmiewają uroczyste hymny Chrystus wodzem, Chrystus królem i króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Zdajemy sobie sprawę, jak łatwo te słowa przychodzi nam wypowiadać, a jak trudno nimi żyć. Jak łatwo do tych słów możemy się przyzwyczaić, a gdy przychodzi konkretne, codzienne życie, te słowa nie mają swojego zastosowania. Niech te słowa dzisiaj przez nas wyśpiewane nie pozostaną tylko na naszych ustach, ale niech będą przede wszystkim wcielone w życie. Jest to trudne zadanie, bo gdyby Chrystus rzeczywiście królował nad naszymi słowami, myślami i czynami, świat i nasze otoczenie byłoby zupełnie inne. Inaczej wyglądałoby życie, inaczej wyglądałby świat, ojczyzna, ta duża i ta mała, gdyby Chrystus rzeczywiście królował w naszej codzienności. O ileż byłoby mniej cierpienia zadawanego sobie nawzajem w naszych domach, w sąsiedztwach. Gdyby każdy z nas częściej zadawał sobie jedno pytanie. Co na moim miejscu zrobiłby Jezus? Jakby postąpił? I gdybyśmy żyli zgodnie z udzielaną sobie odpowiedzią, jestem pewien, że świat wyglądałby zupełnie inaczej. Paradoksalnie, kiedy niezatapialny i niezwyciężony statek Titanic tonął, na jego pokładzie orkiestra grała religijną pieśń. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój. Drodzy siostry i bracia, pragnijmy dzisiaj szczególnie królowania Boga w naszych rodzinach, bo rodzina to podstawa, to podstawowa i najważniejsza jednostka społeczeństwa, od której tak naprawdę wszystko się zaczyna. Chciejmy dziś poprzez odmówienie litanii do serca Pana Jezusa, poprzez akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa uznać panowanie Chrystusa w naszym domu, szczególnie w naszych rodzinach, małżeństwach, z taką gorliwością, jak przed laty czynili to nasi przodkowie. Módlmy się, drodzy, w dzisiejszą uroczystość, aby w okręcie naszego życia, którym sterujemy, zawsze było miejsce dla Boga i Jego praw. Byśmy dopłynęli kiedyś do drugiego brzegu z Bogiem w sercu i cieszyli się radością przebywania w Jego Królestwie. Amen.